Kilka dni temu realizowałam w naszej aptece receptę. Podałam kod, a farmaceuta zażądał ode mnie podania numeru PESEL. I czy miał do tego prawo? Tak, oczywiście, miał do tego prawo. Przepisy wyraźnie wskazują, żeby zrealizować receptę elektroniczną. Czy e-receptę, jak też jest to popularnie nazywane, potrzebujemy czterocyfrowego kodu oraz numeru PESEL. Oczywiście, prawodawca przewidział inny sposób, bardziej nowoczesny, czyli za pomocą smartfona. Otwierając aplikację M obywatel możemy pobrać informacje o wystawionej przez lekarza e-recepcji, czyli kod QR, kod kreskowy, który zostanie zeskanowany przez farmaceutę. No, ale czy, czy ten farmaceuta powinien oczekiwać podania przeze mnie numeru PESEL w obecności innych osób, które czekały też w kolejce w aptece? Oczywiście nie. W tym wypadku możemy mówić o naruszeniu w postaci ujawnienia danych osobowych nieuprawnionej osobie. Tak naprawdę farmaceuta powinien doskonale wiedzieć, że numer PESEL jako dana osobowa podlega ochronie. Tym samym nie powinien głośno podawać czy prosić o podanie na głos numeru PESEL. A czy mogłam odmówić podania numeru PESEL? W jaki sposób? Tak, jak najbardziej. Wystarczyło, żebyś miała smartfon z aplikacją Mobywatel, i otwierając właśnie ten moduł do e-recept, mogłaś pokazać farmaceucie właśnie ten, ten, ten kod. A czy w takim momencie, kiedy farmaceuta zażądał numeru PESEL, ja go podałam, powinnam zgłosić skargę? Myślę, że w pierwszej kolejności e, nie powinnaś podawać numeru PESEL. Powinna być świadoma jako, jako obywatel, że to są Twoje dane osobowe i tylko Ty powinnaś się znać, ewentualnie osoby upoważnione. Oczywiście farmaceuta jest uprawnioną osobą do e, przetwarzania danych w postaci numeru PESEL właśnie podczas realizacji e recepty. Natomiast inni klienci oczekujący w kolejce już nie. Więc to Twój błąd, że podałaś ten numer PESER. Ale bardzo często tak się zdarza. Że zapominamy, właśnie w kolejce przed urzędem, przed urzędnikiem, przed właśnie lekarzem, przed farmaceutą, zapominamy o naszych podstawowych prawach i wydaje nam się, że no, jakby nie chcąc sprawiać kłopotu, może trochę krępując się, podajemy nasze dane osobowe, mimo że nie powinniśmy tego robić. Natomiast farmaceuta nie powinien zażądać podania numeru PESEL. Można byłoby na przykład Taki numer PESEL mieć zapisany na kartce i taką kartkę Mam, pokazywać tak farmaceucie. Robisz. Jest to jedno z rozwiązań. Natomiast oczywiście lepiej korzystać ze smartfonu. Każdy z nas ten smartfon ma. Oczywiście można powiedzieć, że nasi rodzice, nasi dziadkowie czy osoby starsze gorzej poruszają się w tym nowoczesnym um, informatycznym świecie, ale one mogą um, również um, ten numer, swój numer PESEL zapisać sobie na. Na kartce, chociaż znamy starsze osoby, to o wiele więcej danych osobom przekazują sobie w czasie ploteczek. A ty, czyli nie mogę oczekiwać yy, sadość uczynienia? Wydaje mi się, że tutaj wina leży po obu stronach. Zarówno farmaceuta nie powinien prosić o podanie numeru PESEL, ale z drugiej strony też ty świadoma prawa nie powinnaś tego numeru PESEL podawać. To co? Idziemy na kawę. Idziemy.